Siemanko, z tej strony Emdziak i dzisiaj zagramy sobie w Subnautica Below Zero. Ogólnie w momencie, kiedy to nagrywam, mój internet jest upadły. Upadły anioł, że tak powiem. Instalowanie tej Subnautiki zajęło mi około 20 godzin, myślę. No, na całą noc zostawiłem komputer i na cały dzień, plus jeszcze kawałek wieczoru wcześniejszego dnia, więc tak, mój internet naprawdę mocno zdechł. Więc nie dziwcie się, że jakby wam to powiedzieć, teraz tak jakby będę nagrywał kilka odcinków pod rząd, bo po prostu mam podjarkę na tą grę i chcę jak najwięcej z niej ograć, więc nie zdziwcie się, jeśli tak jakby będzie przeskok w filmach, że tak jakby, no nie wiem. Bo ja to tak jakby nagrywam na zapas. Jest dzisiaj 31 stycznia, więc tak. Godzina, nie wiem, chyba 22, coś takiego. Więc zaczynamy. Dziwię się, że nie ma tutaj dźwięku. Nie ma jeszcze polskiej wersji. To też jest, w ogóle nie ma różnych wersji. Lecimy na survivalu. Zobaczmy, co mają nam do zaoferowania twórcy Subnautiki, którą znamy już bardzo dobrze. Subnautica Below Zero. Oczywiście to jest Early Access, tutaj nie ma, no nie ma dużo, że tak powiem. Tu jest tak jakby zarys pokazany tego wszystkiego, możemy poeksplorować trochę. Czy jest fragment chociaż fabuły? Myślę, że jest. Ale raczej to nie jest tyle fabuły, ile dostaniemy w pełnej wersji. Prawdopodobnie ta gra będzie rozwijana przez około pół roku do roku nawet. Tak mówili przynajmniej twórcy, że będą starali się to w pół roku ogarnąć, ale że jeśli nie dadzą rady, to myślę, że więcej niż rok im to nie zajmie. Także tak. O Boże, jestem podekscytowany strasznie tą grą. Naprawdę. Subnautica sama w sobie, zakochałem się w tej grze. A Subnautica Below Zero tak jakby to jest kontynuacja, ale nie do końca. I tak jakby tutaj jest, no nie oszukujmy się, no twórcy mieli więcej pieniędzy, więcej ludzi, więcej czasu. Tak jakby mieli więcej tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby stworzyć jeszcze lepszą grę. All text and voice is work in progress and do not regret. O Boże. We are different, but we go together. A, to jest ten tekst z końcówki ostatniego tego. Z końcówki Subnautiki. Pewnie widzieliście końcówkę u kogoś innego. Tak jakby ja nie widziałem, bo no nie oszukujmy się. Znaczy, znaczy, no widziałem. Tak jakby ja znam Subnauticę, ja wiem, jak ona się kończy. Ale nie widzieliście tego u mnie, może tak. O. Press tab to close and open. Dobra. Możemy zaczynać. Także tak, widać, że to jest uboga wersja, bo tak jakby zobaczcie, na przykład tak skaczemy dziwacznie. Widać, że to jest uboga wersja. Ale jest troszkę tutaj rzeczy. Download data. A dziwne, że dźwięku nie ma, w sensie to tak sztucznie się wydaje strasznie, jak nie ma dźwięku. Okropnie sztuczne się to wydaje, what the fuck w ogóle. Ale dobra. Pingwinki. To jesteśmy chyba my. I mi się zdaje, w sensie, no... No kto by inny, że tak powiem, mógł to być? Nie oszukujmy się. To znaczy, na pewno jesteśmy my. Dobra, czy my mamy jakiś ekwipunek albo coś, jakieś rzeczy? Nic ciekawego. Alterla. Why have you applied for this role? Everyone's talking about who hasn't applied? Maybe Jeffreys. Ja wam tego nie przetłumaczę, nie liczcie nawet na to. Więc na razie wiecie co, nie będziemy się zagłębiać. Ops, nie tak. Nie będziemy się zagłębiać w te teksty i tak dalej. Jak chcecie, możecie sobie u jakiegoś innego youtubera to zobaczyć.
O, tutaj jakby. Oj, ciężko się przechodzi. Więc tak jakby to sobie zobaczcie wszystko u innego youtubera, bo u mnie nie znajdziecie tłumaczenia na pewno, dopóki nie będzie polskiej wersji. Przepraszam, no ale. Ja nie należę do osób, że tak powiem, ogarniętych. Stołówka? Ej, bo to wygląda tak, jakby tutaj było więcej niż ludzi, niż tylko my. Albo coś. No bo, no nie oszukujmy się, to jest ewidentnie stołówka. Woda. No a skoro to jest stołówka i skoro jest, albo raczej prawdopodobnie było tutaj więcej osób, to dlaczego zostaliśmy tylko my? Cargo room. Like. No. Tak troszkę dziwnie. Czyżby wszyscy gdzieś poszli na jakąś ekspedycję? Wow. 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 Czyżby wszyscy poszli gdzieś na jakąś ekspedycję i nie wrócili żywi? Like. Ej, naprawdę dziwnie się gra bez dźwięków. Ej, na pewno to jest. Na pewno ta wersja jest bez dźwięków, czy to ja coś spieprzyłem i nie mam dźwięku? Dobra, co tutaj jest? O, tu jest wyjście na zewnątrz. A to jeszcze nie, to jeszcze nie. Jeszcze nie. Na zewnątrz pójdziemy później. Najpierw chcę zwiedzić tutaj okolice. Dobra, pobiegajmy trochę. Co? Co to było? Nie, to nie był błąd. To było coś. Okej, może błyskawica. Who knows? Tak jakby nie możemy nic otwierać. Tak jakby tutaj nic nie jest interaktywne na razie, jak tak patrzę. Nic nie ma. O! PDA. Research Station Zero. O co z tym chodzi? Pokażcie mi to. Staram się to minimalnie zrozumieć, ale średnio to idzie. Aliens, by the Aliens as a hub for their installations. Czyli oni tutaj wiedzą o tym, że są jacyś kosmici, czyli jednak coś będzie ciekawego z kosmitami. Enzym 42, czy to nie był ten enzym, który właśnie nas uratował wtedy przed tą taką chorobą? Nie pamiętam, jak to się nazywało. Research Station Zero. W ogóle tak sobie spojrzę na chwilę. A, mam napisane, ile nagrywam. To dobrze. Bo tak jakby nie popatrzyłem na zegarek i no, dobra. Dobrze, że OBS tak jakby pokazuje, ile nagrywam już. You have been to Niedaleko głównej. Głównego poszukiwania kosmitów? Kurde, jak to się nazywa? Research. Nie, ja wam tego tak nie przetłumaczę. Ja wiem, o co chodzi, ale ja nie umiem tego ubrać w słowa, przepraszam. No jestem głupi, no niestety, no. Angielski to nie jest moja mocna strona. Nigdy nie była i nigdy nie będzie. Widzę tutaj bardzo dużo nowych rzeczy. Wow. No, w tej grze. O, fuck. W tej grze można bardzo łatwo się aktualnie zabugować. Ładne ramię. Tu wygląda jak jakiś laser. Whatever, nie wiem. Jakieś tutaj rzeczy. Szukam głównie tych PDA. O, PDA, właśnie. Research notes. Dobra, nie chce mi się tego czytać. Ludzie, po co ja w ogóle to próbuję przeczytać, skoro. Tam są skafandry. Skoro ja tego nie umiem przeczytać. MDziak, co ty robisz? Ja chcę do skafandrów. Dobra, idziemy na dwór. YOLO. Let's go. Trzeba najpierw zwiedzić całą tą bazę. Zastanawiam się, jak tutaj będzie wyglądać. Station Zero, this is Vespect. I
What the fuck, jak to szybko leci. What? Ej, oni stracili kontakt z kimś. Jeffrey? What? Research notes. What the fuck? O, tu jest ta rozmowa. Stacja 0. To jest Vesper. Chase Sam. We lost contact with Jeffrey's up at the research site. Straciliśmy kontakt z Jeffrey. Nie wiem, czy to jest on, czy ona, ale z Jeffrey. Niedaleko miejsc poszukiwań. Ok, ale check it out. Dobra, sprawdzę to. Zrozumiano. Wow, jaki tam piorun poszedł. You know this conversation at monitored. I don't care who knows it's cute. Nie obchodzi mnie, kto wie, że jest słodki, słodka, whatever. Chyba o tej Jeffrey mówił. O, widzę tutaj jakiś ship. Znaczy, pewnie nie. Pewnie źle rozumiem, ale... Wow, ale to jest rozwalone, ej. Ej. Jakie to jest rozpiździone. Od czego to jest takie... O kurde, dlaczego to jest takie rozwalone? Widać, że early access. Od czego to jest takie rozwalone? What the fuck w ogóle? Gdzie oni tym byli i co oni spotkali, że to jest takie rozwalone? Halo, halo. Halo, halo, bo ja tu się nie umawiałem na nie wiem, na randkę ze śmiercią. Ej, bo tak jakby ja nic nie mam, tak trochę smutne jest w tej subnotice, jak nie ma, wiecie, nie ma co skanować. Zawsze to skanowanie było takie ciekawe, odkrywanie nowych roślinek, zwierząt. I w ogóle, aktualnie można tylko eksplorować, no. Trochę smutno takie. Smutne to takie trochę. Dobra, nieważne. Zamknijmy, bo... Zamknij drzwi. Bo to nie Afryka, tu jest dość zimno. Tutaj trzeba dużo napalić w tej bazie, żeby było cieplutko. No dobra, Nevermund. Czy tu coś jeszcze jest ciekawego? Ej, tu jest wyjście jakby na tyły. Albo na coś. A nie, tu jest wejście do... To jest czyjaś sypialnia. Weekly report, research base zero. To jest raport czyjś. Tylko nie zauważyłem czyj. O, to jest nasza ekipa. Ej, to jesteśmy my. To jest cała ekipa nasza. Jest nas piątka. Ciekawe, czy my spotkamy te postaci w tej wersji gry. W sensie, w tej wersji gry, jak ja to nazwałem. Czy... Ej, to ja to tak otworzyłem? Nawet nie wiem. Mam nadzieję, że ja to tak otworzyłem. Bo się przestraszę. Tak, ja to tak otworzyłem. Bo... Po prostu ciekawi mnie, czy będziemy w stanie spotkać te wszystkie osoby w tej grze, w ogóle w grze, bo tak jakby to by było ciekawe spotkać się z nimi, co nie? To by było bardzo ciekawe, tylko wiecie co mnie, o PDA jeszcze jedno, wiecie co mnie bardzo interesuje? Dlaczego na tamtym zdjęciu jest pokazane 5 osób, a kajuty są dwie, jedna dla mnie i druga dla tego typa tutaj. To są pojedyncze łóżka, więc tutaj nie można brać pod uwagę spania we dwójkę czy coś. A tu jest ewidentnie 5 osób. Więc albo gdzieś tu w okolicy jest jeszcze jedna baza, albo ja coś perfidnie omijam. Nie, no nie omijam nic, tutaj nic nie ma. Tam jest tylko ten, jedzonko i tak dalej. Botanika, że tak powiem. No i tu nic nie ma i tu jest wyjście. Dobra. Wiecie co? Jak się zastanawiam, no bo jest 15 minut odcinka, a nie chciałbym
robić tak jakby w jednym odcinku wszystkiego. W sensie chciałbym tak jakby te odcinki robić minimalnie tematyczne. Więc zrobimy sobie troszkę dłuższy ten odcinek. Zwiedziliśmy bazę, a teraz zwiedźmy okolice troszkę. Dosłownie troszeczkę, później się przejdziemy gdzieś dalej. Haha, bałwan. Haha. What the fuck, ej, co jest? Ej, halo, błędy. Znaczy, no dobra, no tu trzeba wybaczyć, bo tak jakby. Dlaczego ja to zniszczyłem w ogóle? Bo ja nie rozumiem do końca, co robię i czemu. Rozwaliłem bałwanka. A to co to jest? Ja tu mogę zejść. Oła. Najgorsze było to, że nie mogłem tu zejść. Mogłem tu tylko zeskoczyć i się uderzyć. Ale nie ma życia, więc no. A, nie ma nawet animacji wspinania się. No spoko. Tu nic nie ma. Tam widziałem przejście. O tam. Także tak. Tło. To jest baza kosmitów. Ewidentnie. Te takie kwadratowe budynki, prostokątne i tak dalej, to mi się kojarzy tylko i wyłącznie z tymi kosmitami. Leca go. Trzeba to sprawdzić. Nasz team zaginął w akcji. To żyje. I to będzie chciało mnie zabić. To ewidentnie będzie chciało mnie zabić. O ile zakład, że to mnie ugryzie. Jezu, jakie to jest creepy. Jezu, jakie to jest creepy. What the fuck? Ja się teraz czuję jak w jakimś horrorze, a nie kurde w Subnautice. Aż mi ciary przeszły. What the fuck? Co te kwiaty? Dobra, nie wiem. Te kwiaty to jakieś takie, nie wiem. Jakieś takie overpowered. Zostaw mnie. O, patrzcie po cieniu. Mam ten kucyk taki. No to ja jestem tu kobietą, tu taką murzynką. Nieważne. Tu jest pierwsza latarnia tych prekursorów. Tak to oni się chyba nazywali. Ja to będę nazywał kosmitami, bo nie będę pamiętał pewnie tej nazwy. Wow. Ała, aż laga dostałem. Wow. Ładnie tu. Przepięknie tu. Wow. Czy to jest Little Lud? Bo to wygląda wręcz jak kry... Ształ. Oh fuck! Wiecie co? Może jednak tam sobie wejdziemy później, w sensie w następnym odcinku, bo ja nie chcę pędzić tutaj z tym, bo tutaj gameplay jest chyba na, nie wiem, dosłownie chwilę, więc myślę, że takie dwa odcinki zrobimy sobie na szybko. Takie, żeby zrobić. Teraz się jeszcze wrócimy, porozglądamy się tutaj po okolicy. Czy nie, na pewno nie przegapiłem tutaj czegoś. A później pójdziemy. A w następnym odcinku przejdziemy się właśnie tam. Do tej bazy. O Boże. To. Jezu, jaki ten kwiat jest creepy. Także tak. Nie wiem w sumie, co jeszcze mam powiedzieć. Bo tak jakby no. To jest wczesny dostęp. Zastanawiam się, kiedy będzie najbliższe aktu. Tam też jest przejście. Widzicie? Tam też się przejdziemy. Zastanawiam się, kiedy będzie najbliższa aktualizacja do Subnautiki, no bo do Below Zero. No bo gra będzie rozwijana cały czas na bieżąco, ale czy to będzie tak jak w Minecrafcie są snapshoty, czyli co jakiś czas będzie coś dodane, czy popracują, popracują, popracują? W sensie, na pewno będą aktualizacje pod względem tego błędów. To jest pewne. Na pewno błędy będą poprawiać. To jest pewniak. Ale no, nawet ci położyć spać nie mogę we własnym łóżku.
Ale zastanawiam się, czy będą jakieś takie większe aktualizacje, czyli że na przykład dodadzą możliwość już skanowania, dodadzą możliwość czegoś tam, dodadzą możliwość czegoś tam, no żeby tak urozmaicać powoli tą grę, czy właśnie będą robić tylko poprawki błędów i będą robili takie większe, że to jest Early Access, później walną alfę, później drugą alfę, później betę, później, nie wiem, drugą betę i dopiero pełną wersję. To jest interesujące. I co ile to będzie się pojawiać? Bo zgaduję, że poprawki błędów to będą mogły się pojawiać i codziennie, ale chodzi mi o takie większe aktualizacje, w które faktycznie będziemy mogli zobaczyć różnicę między tym, co było wcześniej, a tym, co jest teraz. No dobra, koniec paplania. Ja się jeszcze napaplam w następnym odcinku, bo zaraz będę od razu go nagrywać. Więc mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Możecie napisać, jakie macie wrażenia są wasze, może tak, jakie są wasze wrażenia względem Subnautiki Below Zero i co myślicie na ten temat? Czy widać tutaj duży krok do przodu, czy może krok do tyłu według niektórych? A może jednak według niektórych mało się zmieniło i w sumie to jest prawie to samo co Subnautica. Piszcie w komentarzach. Komentarze są wasze. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach i cześć!